Oczywiście będziemy jechali na teren Ukrainy, w rejon działań wojennych. Jesteśmy przygotowani wszyscy tutaj pod kątem odpowiedniego zabezpieczenia. Praktycznie wszyscy ludzie są wyposażeni w stosowne kamizelki kuloodporne. Kamizelki, które zresztą między innymi ja miałem na wojnie w Iraku. Także dla mnie te tereny nie są zupełnie wielkim zaskoczeniem. Oczywiście skład jest 6-osobowy. Jedzie 5 pojazdów, niewykluczone, że dołączą jeszcze do nas osoby w strefie przygranicznej, jeżeli uznamy, ponieważ tutaj strona ukraińska przekazała nam informację, żeby jednak zabezpieczyć się w tak zwanych podwójnych kierowców, ze względu na to, gdyby ktoś został zastrzelony czy ranny, żeby można było ściągać pojazdy z powrotem do Polski. Dlatego też ten element jest bardzo istotny i bardzo ważny. Musimy dodać, że w tym wyjeździe pomagało nam wiele firm. Zostały dostarczone agregaty prądotwórcze, został dostarczony sprzęt wojskowy, zostały dostarczone medykamenty i sprzęty medyczne. Oczywiście w bardzo dużym stopniu zaangażował się pan Andrzej Jankowski z firmy JBF, która w poważnym stopniu wsparła ten wyjazd i przekazała te odpowiednie sprzęty, które mamy załadowane oczywiście w samochodzie. Oczywiście uzgodniliśmy również wszelkie kwestie wyjazdu z ambasadą Ukrainy. Przekazujemy materiały do centralnego magazynu rezerw wojskowych, gdzie ja w dniu wczorajszym z szefem tego magazynu rozmawiałem i czekają na ten konwój. Oczywiście z naszej strony myślę, że dojedziemy jutro. Też muszę powiedzieć, że tutaj wsparcia w tym wyjeździe również dała nam firma Atak Smaku, która dowiozła jedzenie dla tych, którzy być może będą potrzebowali. Nie jest to typowy catering, jest to przygotowany suchy prowiant dla tych wszystkich, których możemy obdzielić będąc na Ukrainie. Oprócz hełmów, kamizelek, agregatów prądotwórczych, pamiętamy także o najmłodszych. Ja ze sobą w radiowozie zabieram zabawki. Jeśli jakieś dzieci spotkam po drodze i będą roztrzęsione, zdenerwowane, mam nadzieję, że chociaż na chwilę poprawię im humor takimi właśnie gadżetami. Dzisiaj jest piątek, ruszamy na Ukrainę. Mam nadzieję, że jeśli wszystko szczęśliwie się potoczy, wrócimy w niedzielę i we wszystkich samochodach przywieziemy osoby, które chcą opuścić Ukrainę i także pomożemy tym osobom znaleźć bezpieczne lokum. Więc trzymajcie kciuki, a my ruszamy i chciałabym, aby na świecie zawsze panował spokój. Niestety tak nie jest. W dzisiejszym świecie nie trzeba być egoistą. Sama jestem matką, mam dzieci, ale mam taką potrzebę, żeby pojechać na Ukrainę i żeby innym pomagać, bo nie możemy egoistycznie myśleć i dbać tylko o swoją rodzinę, ale także pomagać w tej sytuacji innym. Mam nadzieję, że będę wsparciem dla innych kobiet, dla dzieci. Inaczej, kiedy to mężczyzna rozmawia z kobietą, z dzieckiem, a inaczej, kiedy jest to kobieta, tym bardziej, że jestem psychologiem. Więc trzymajcie kciuki i lecimy. Pozdrawiam Was. Kamerę w tur. Ty prowadź. Ty prowadź pod kotłem Sander. Jedź. No to dobra, to ja prowadzę. Do zobaczenia. Ty chodź,